Witam bardzo serdecznie w programie Poza kadrem, w którym na polskie i międzynarodowe kino patrzymy z punktu widzenia branży filmowej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o pracy dystrybutora filmowego specjalizującego się w kinie arthausowym z naszym gościem, dyrektorem artystycznym firmy Gutek Film, Jakubem Duszyńskim. Witaj! Cześć. Może najpierw od tego art zaczniemy. Czym on jest i czy w ogóle zgadzasz się na taką definicję e, swojej firmy? To jest oczywiście jakaś szufladka, e, ale to określenie przylepiło się do pewnej kategorii filmów, których poszukuję, e, którym się przyglądam. Powiedzmy nazwijmy to tak: to są filmy bez haka, to są filmy bez Meryl Streep w groli głównej, to są filmy bez wielkich budżetów. To są filmy bez Stevena Spielberga na fotelu reżyserskim. To są filmy, na które trzeba mieć pomysł, które trzeba wykreować. To są filmy, które są e, częstokroć e, trudne w odbiorze, wymagające, nie sprawiają łatwej e, przyjemności. E, to jest kino niezależne. Niezależne w tym sensie, że nieza, niezależne od studiów wielkich filmowych tych hollywoodzkich. Czyli powstały poza poza e, tym. E, Amerykańskim e, obiegiem. E, a a na jakim etapie biegiem. pojawia się. Dystrybutor, jeśli chodzi o, o film, o dystrybucję późniejszą, w którym miejscu on się pojawia zazwyczaj? Dystrybutor wielokrotnie finansuje produkcję. Potrzebny jest jego udział od samego początku, bo kiedy zakupuje projekt już na etapie scenariusza. Kiedy jeszcze na przykład nie ma obsady całej skompletowanej, wówczas często, jeśli film jest sprzedany na cały świat i tych dystrybutorów jest 160, okazuje się, że oni zalepiają, zatykają tą dziurę budżetową. Nawet producenci często wliczają sobie do tego ostatecznego budżetu udział firm dystrybucyjnych, pytając się wyspecjalizowane firmy, tak zwanych sales agentów, agentów sprzedaży. No dobrze, jak myślicie, ile nasz projekt jest wart na tym międzynarodowym rynku, ile pieniędzy da się sprzed sprzedaży praw do filmu, który powstanie dopiero powiedzmy w przyszłym roku, e, z takiego rynku ściągnąć i oni wyceniają, mówią może przyniesiemy 2 miliony euro, może 4 i dzięki temu często powstają filmy, dzięki temu, że dystrybutorzy też współfinansują w jakiś sposób, czyli odpowiadając na twoje pytanie od samego początku, od idei, od scenariusza, od treatmentu. Ale to nie dotyczy oczywiście wszystkich filmów. No nie, żeby film sprzedać na tak wczesnym etapie, to jednak musi być, trochę oszukałem Cię, musi być jakiś hak, musi być może to jakiś reżyser, który, który coś nam mówi, albo jakiś bardzo mocny temat, albo coś obiecującego, bo i w przeciwnym wypadku dystrybutorzy powiedzieliby, poczekajmy, zobaczmy może promo, może cały film, poczekajmy, czy film zostanie, znajdzie się w selekcji oficjalnej jakiegoś festiwalu i wtedy, jak już obejrzymy gotowy film, to Ci powiemy, czy ten film chcemy zakupić. No właśnie, więc teraz, yy, kiedy dystrybutor nie zaangażował się w finansowanie przed powstaniem filmu, e, tak zwany pre-buy. Tak, czyli e, dystrybutor ogląda już gotowy film. Chciałbym prześledzić chronologicznie, mm, jak mm. to wygląda. Ogląda, ogląda cię film gdzie? No właśnie. Tą e, pracę selekcyjną po części wykonują za nas festiwale. E, bardzo. Bacznie przyglądamy się temu, które filmy dostają się do selekcji oficjalnej, czyli do tych najważniejszych sekcji festiwalowych tych festiwali klasy A. No, od razu powiedzmy sobie szczerze, że tych festiwali jest mało, tych najważniejszych: to jest Cannes, to jest Berlin, to jest Wenecja, ostatnio ważne robi się Toronto chociaż nie ma tam sekcji tak. konkursowej. I nie jest kategoria A tak zwana. I nie jest to kategoria A, ale tam coraz więcej osób z branży jeździ, bo selekcja tam jest bardzo wyrazista i bardzo zależy producentom, żeby tam filmy ich miały światowe premiery. Więc patrzymy na festiwale, które wymagają od producentów dania, powierzenia filmu w tej takiej dziewiczej postaci, której jeszcze nikomu nie został pokazany. I to jest ten moment, kiedy w konkursie zostaje zaprezentowany film, który nie był jeszcze recenzowany, nikt go nie zna. Na sali y, oprócz gości siedzi mnóstwo dystrybutorów, którzy muszą natychmiast odpowiedzieć sobie, czy mają pomysł na ten film, na, jak ten film sprowadzić na własny rynek, czy nie. I składają zaraz po takim pokazie oferty, lub nie. To jest festiwal, ale są jeszcze targi? Są jeszcze targi, które coraz częściej towarzyszą festiwalom, jak na przykład w Berlinie. Jak próbuje chociażby Warszawski Festiwal Filmowy stworzyć takie ważne targi dla naszego rejonu Europy, ale też Wenecja próbuje targi stworzyć. To są imprezy, na których producenci przede wszystkim przedstawiają filmy, które dopiero powstaną testują projekty i sprawdzają, czy dystrybutorzy byliby zainteresowani właśnie zakupem praw. Bo na tych targach przede wszystkim e, e, odbywają się w odstępach co pół godziny takie właśnie branżowe spotkania. Firmy reprezentujące producentów, dystrybutorzy po drugiej stronie i pół godziny rozmowy pod tytułem no dobrze, co szykujecie, co gotujecie, mhm. jakie potrawy, czego można się spodziewać, jakich filmów w przyszłym roku. Oni mówią, słuchaj, 7 filmów w tej chwili jest w preprodukcji, to, 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 to. To mnie nie interesuje, to nie, ale to bardzo ciekawie brzmi. Mogę trochę więcej się o tym dowiedzieć. Opowiadają i ty mówisz, poczekam na to, aż ruszą zdjęcia, chciałbym zobaczyć może jakieś fotosy albo coś ruchomego, kilka scen albo mówisz, dobra, ryzykuję, jeśli cena będzie niezbyt wygórowana, to ja już bym teraz kupił te prawa. Mhm. Ale czy są jeszcze jakieś inne miejsca, w, których, w którym oglądacie film już gotowy? Wiesz, no często odbywają się różne targi, takie prezentacje narodowe. Jedziesz do Paryża i e, francuska organizacja promująca francuską kinematografię pokazuje ci najnowsze produkcje francuskie, a często dowiadujesz się o producenta, że jutro w Berlinie o 13 gdzieś tam będzie pokazana najnowsza produkcja, na którą czekałeś. Wsiadasz w samolot lub pociąg, jedziesz, oglądasz, wracasz tego samego dnia lub następnego rano. Więc to różnie się odbywa. Natomiast największe, y, najwięcej biznesu ma miejsce kontraktów jest zawieranych właśnie podczas festiwali i targów, powiedzmy sobie szczerze. No właśnie, więc y, film się spodobał, film chwycił, co się dzieje później? Negocjacje. Powiem Ci szczerze, rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, żeby mi się udało e, odkryć projekt, w którym nikt inny się nie zainteresował. W związku z tym później e, miejsce ma dosyć e, napięta sytuacja polegająca, no są to negocjacje. Mm -hmm. Reprezentujący producentów, sales agenci czy agenci sprzedaży, zbierają oferty. Może mieć miejsce taka sytuacja aukcyjna: kto da więcej, kto da więcej, ty dałeś 10, ty 15, mam 15, 18 i tak dalej. To jest strasznie stresujące. Nie cierpię takiej mhm. sytuacji. Zwłaszcza, że częstokroć, kiedy emocje biorą górę i ambicje, to nagle przepłacasz potwornie za projekt, bo tworzysz jakaś sztuczna sytuacja i później wracasz do kraju z jakimś filmem, ludzie się łapią, za głowę, mówią, człowieku, to jakiś mały, skromny film, co myśmy zrobili, jak my teraz odzyskamy tą inwestycję, więc to trzeba bardzo uważać. Trochę sytuacja jak w kasynie, wiesz, trzeba wiedzieć, kiedy odejść od stolika. Natomiast to może być aukcja, najfajniej jest, kiedy rzeczywiście znajdziesz jakiś film bardzo wcześnie i agent sprzedaży zobaczy, dostrzeże, doceni Twój entuzjazm i powie ok skoro tak bardzo Ci zależy na tym projekcie, to taka jest moja cena wywoławcza, jeśli e, przedstawisz mi ofertę na tym poziomie, dobijamy targu, Podpisujemy kontrakt, film jest Twój. Tak I... też często próbuję być wcześniej, mm -hmm. znaleźć jakiś film wcześniej. Nie wiem, wiele razy, czy to była Amelia, czy to był film Once, czy to był film Monsunowe Wesele, czy to był film, no nie wiem, Nietykalni w zeszłym mm -hmm. roku. Nie miałem specjalnie żadnej konkurencji. Obejrzałem film, miałem pomysł i nie było na szczęście sytuacji e, takiego targowania się, jakiegoś, które jest bardzo stresujące i niebezpieczne. No właśnie, mówisz, chciałem zapytać o kwotę konkretną, bo, y bo wiele osób ma, do może się zastanawiać. Nie chodzi mi o, o tutaj konkretne wyliczenie, na za konkretne filmy, Słuchaj, ale jakie są widełki? Rozpiętość jest gigantyczna. Zdarzało mm -hmm. mi się kupić za niewielkie, jak na tą branżę pieniądze. W, w prawa do filmu za nie wiem, 6 tysięcy euro, który później gromadził 90-tysięczną publiczność, więc to był jakiś biznes wiesz, nie, niewiarygodny, mm -hmm. przebicie e, gigantyczne, jeśli chodzi o nakłady finansowe i. Zwrot, stopę zwrotu tej inwestycji, ale zdarza się nam też kupować filmy za 400 tysięcy euro, ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Tak już to właściwie, te, jeżeli płacisz licencję za. Na, kupujesz licencję na 10 lat do jakiegoś filmu za 400 tysięcy euro, to mógłbyś równie dobrze wyprodukować jakiś polski film za tą kwotę, mm -hmm. jeśli byś wiedział jak. Więc to jest y, niebezpieczna sytuacja. Raz mi się zdarzyło i już bym więcej nie chciał. Chociaż z tego co pamiętam, to nie straciliśmy na tym filmie. Ale przeciętnie filmy kosztują tak naprawdę od nie wiem, na polskie prawa. Mówimy tu o wszystkich prawach. Do prawa do eksploatacji tak, w kinie, mhm. do sprzedaży w telewizji, do wydania na DVD, które powoli nam umiera mhm. i do eksploatacji też w kanałach VOD. Przeciętnie płacisz 20-30 tysięcy euro. Te filmy, w których jest ten hak, prawda, które reżyserują znani reżyserzy, w których pojawiają się znani aktorzy, to już są rejony 100-150 tysięcy euro. No, to jest już e, dobra kwota, żebyśmy sobie się mogli jakoś e, do tego odnieść. E, no ale dobra, macie film, kupiliście... I rozważyć inwestycje. E, tak, dostaliście licencję. Co się dzieje e, dalej? Ustalenie daty premiera. Dokładnie, to jest tak, że często ograniczają nas jednak pewne zagraniczne ustalenia. Coraz częściej pojawia się klauzula w kontrakcie, że nie możemy filmów prowadzić wcześniej niż e, Ameryka. Można się zastanawiać, dlaczego głównie chodzi o piractwo, głównie chodzi o jakieś obsesyjne lęki amerykańskich dystrybutorów, którzy inwestują trochę więcej niż te 150 tysięcy euro, kupują prawa za 2-3 miliony i ciągle patrzą na Polskę jako na barbarzyński kraj, gdzie wszystko jest piratowane. Troszkę tak jest, mm -hmm. no, troszkę tak jest, trochę nie bez powodu. W związku z tym mówią: OK, wszystkie yy, kraje Europy Wschodniej mogą wprowadzić film, ale dopiero po nas. I wtedy my czekamy. I to jest absurdalna sytuacja. Pamiętam film TODA Solonca Czarny Koń. Nie mogliśmy wprowadzić przez, nie wiem, półtora roku. W końcu w ogóle nie wprowadziliśmy, tak. dlatego że nie mogli producenci znaleźć amerykańskiego dystrybutora. A myśmy znaleźli w jakiejś takiej dziwnej przestrzeni, nie mogliśmy wprowadzić filmu. Często jest tak, że na początku następuje premiera festiwalowa. Ty masz jakąś kolejeczkę filmów do wprowadzenia, jest ich powiedzmy 4 czy 5, czyli jednak najczęściej upływają 4, 5 miesięcy od czasu zakupu filmu do wprowadzenia go do kin, ale zdarza się tak jak w przypadku na przykład Antychrysta, e, że wiesz, że jest to pewien pomysł wprowadzić film natychmiast po premierze światowej. Czyli tuż Pokaz po konkursie mhm. w konkursie w Cannes i natychmiast wprowadzić go do kin. No i co? potem dystrybucja polega na negocjacjach kolejnych, czyli chociażby z właścicielami kin. Tak, to są wyspecjalizowane w firmach dystrybucyjnych osoby, które się zajmują kontaktami z kinami. Jest olbrzymia kolejka. Co tydzień 7-8 filmów wchodzi do kin i kiniarze chcą zarabiać, więc patrzą, które film, patrzą na to i zastanawia się, które filmy wygenerują największe przychody, które zgromadzą największą publiczność i teraz. Przekonać ich, żeby zagrali jakąś trudniejszą propozycję, jakiś ambitny, mały film jest strasznie trudno no Więc to jest cały czas jakaś walka, negocjacje i przekonywanie ich, że słuchajcie, to jest naprawdę wyjątkowy film. Tak jak nas producenci próbu, 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 próbowali przekonać m, do projektu, tak my teraz musimy ten projekt sprzedać dalej. Sprzedać dalej, czyli do, do, do VOD, do, na DVD. A jednocześnie które... marketing musi ten mm -hmm. projekt y, y, w jakiś sposób prezentować już tej szerokiej publiczności lub wąskiej publiczności. No, ale mm -hmm. chcemy, żeby ja, jak kupuję film, to sobie myślę, zadaję sobie zawsze to pytanie, kiedy mi się film podoba, dobrze, czy mam pomysł na to, jak przyciągnąć. Na tym film 15 tysięcy widzów w Polsce. przykładowe. Mm -hmm. Bo tak jakoś mi wyszło, że przy kosztach naszej firmy, przy tym, co my robimy, no nie chcę wprowadzać filmu, który zgromadzi tysiąc widzów, bo to możemy go pokazać na przykład na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty mm -hmm. i efekt będzie taki sam. Jeśli już coś ma trafić do ogólnopolskiej dystrybucji, to się zastanawiam. Czasem mi wychodzi, czasem się mylę. Odpowiedziałeś na moje pytanie, właśnie, o i, jaka jest liczba widzów, która jest pożądana, żeby film się. Pożądana jest Zwradza wielka liczba oczywiście. widzów. Kiedy wprowadzaliśmy film nietykalnie w zeszłym roku, w najśmielszych marzeniach, Myśleliśmy, że przyjdzie na niego prawie 800 tysięcy widzów, myśleliśmy 60 może. Kiedy wprowadzaliśmy film Sugarman w tym roku, Dokument, myśleliśmy sobie 15 tysięcy będziemy zachwyceni, bo tak lubimy ten film, przyszło 90. Mhm. Ale z drugiej strony wprowadzaliśmy też filmy, które bardzo wierzyłem, które lubię, jak Mistrz Pola Thomasa Andersona i zamiast tych 70 tysięcy, które wydawały mi się oczywistością, przyszło 35. Więc to wiesz, jest ruletka. I myślę, że moglibyśmy ogadać o tej ruletce i o tej fascynującej pracy dystrybutora bardzo długo, ale już czas nam się skończył. Bardzo Ci dziękuję. Dobrze. Bardzo dziękuję Państwu i myślę, że dzięki naszym programowi trochę więcej będziemy mogli poznać tajniki tej, tego fachu, który jest fascynujący, który, dzięki któremu na nasze ekrany trafiają filmy, niekoniecznie mainstreamowe, a właśnie takie bardziej arthouse'owe, czyli bardziej niezależne.